Warta, warta, hej! Warta, warta, hej! Jest, charakteryzuje się siatkówka, że jest na pewno bardzo nieobliczalna. I myślę, że też dlatego kibice ją kochają, bo w każdym momencie, z każdego wyniku wiele drużyn jest w stanie wyjść. Dzisiaj graliśmy naprawdę z klasową drużyną. Źle weszliśmy w mecz, ale myślę, że możemy głowy mieć podniesione do góry. Trzeba na pewno uważać, my trenujemy ostatnio bardzo dobrze, także jesteśmy w dobrej myśli. U siebie jesteśmy naprawdę groźni, także... Przecież do siebie możemy mieć głównie pretensje, że w tym trzecim secie nie utrzymaliśmy koncentracji. Wiadomo, było to też spowodowane dobrą grą Gdańska i naprawdę uważam, że dzisiaj wybitną defensywą, bo naprawdę bronili mnóstwo piłek i ciężko nam było dobić się do tego boiska. No to jak powiedziałeś, mieliśmy szansę na 3-0, ale koniec końców wygrywamy tiebreaka, zaczynając go 5-1 w plecy, więc jesteśmy zadowoleni. Takie ciężkie mecze też budują. Czuliśmy trudy tego weekendu, tych meczów w sobotę i w niedzielę. Mieliśmy swoje szanse, no nie udało się tego zakończyć szybciej. Gdańsk zasłużył na pewno na ten punkt. My zasłużyliśmy na dwa i bardzo dziwny mecz. Myślę, że w pewnym sensie w trzecim secie podaliśmy rękę treflowi, bo mieliśmy mecz na skończenie i trzy bezpośrednie błędy w samej końcówce w ataku na pojedynczym bloku pozwoliły uwierzyć treflowi i co trzeba oddać, że od czwartego seta grali naprawdę bardzo dobrze. Nie mogliśmy ich złamać przy swoich problemach. Grali bardzo równo i cieszę się na tiebreak, cieszę się jak zespół wyszedł z trudnej sytuacji i tymi resztkami sił potrafiliśmy dowieść zwycięstwo z trudnego momentu. Takie założenie zrobiliśmy sobie przed tiebreakiem, że jest to mecz, jest to set decydujący i o tym, czy być albo nie być i zagraliśmy go kapitalnie, odwróciliśmy losy spotkania. Po czasie zespół wszedł na boisko odmieniony i wykorzystaliśmy chwilę słabości trefla. Na pewno nie pomaga sytuacja, w której wiedząc, że jest Puchar Polski, gramy od razu mecz w środę, ponieważ wycieńczenie organizmu, szczególnie tych zespołów grających w Pucharze, na pewno jest duże i myślę, że może nie fizycznie, ale na pewno nie potrafiliśmy utrzymać koncentracji takiej, jak mamy zawsze, szczególnie w końcówkach i musieliśmy zostać zepchnięci do ściany, żeby zareagować i finalnie bardzo się cieszę ze zwycięstwa.